Tak, kurs na wózek widłowy to początek sukcesu, słuchajcie. Jaki ja roz dostałem, to, że ja to zniosłem z niewzruszoną twarzą, to jest... Natomiast ja też chciałbym zobaczyć, jak wam się spodoba kolejna część naszych rozmów, bo co tydzień będziemy sobie też oglądali jeden odcinek podcastu, który zrobiłem we współpracy z Pepsi. Prowadziłem wywiady znowu, no nie? Rok temu prowadziłem 30 wywiadów 10-minutowych i ludzie w komentarzach pisali, że fajnie by było zobaczyć takie rozmowy dłuższe, więc w tym roku zrobiliśmy dłuższe. Zrobiliśmy 12 długich rozmów. Teraz będzie osoba, która wydaje mi się, że może być w tym community dość osobą średnio znaną, więc będzie osoba z zupełnie innego uniwersum tutaj. Także, moi drodzy, jak to oglądacie też na Avizo TV, to bardzo fajnie, że oglądacie. Ja też chętnie przyjmę uwagi co do warsztatu dziennikarskiego, żeby się kształcić, bo to jest na pewno coś, w czym chciałbym być lepszy. Prowadzenie rozmów, robienie takich rzeczy, bo fajnie by było z czasem robić tego więcej. Dobrze się z tym bawię. Fajnie, że dostałem taką możliwość poprowadzić jakiś format. Już drugi raz zresztą. Drugi sezon. I tym razem Natalia Maszkowska, moi drodzy, czyli uwaga, zacytuję opis. Podróżniczka, smakoszka, która opowiada, jak proste decyzje zmieniły się w epickie przygody. To jest osoba, która znana jest, z tego co rozumiem, też trochę, myślę, innej demografii niż my mamy, w trochę innej grupie odbiorców niż my mamy. Jest, wydaje mi się, że dość znana wśród też ludzi, którzy bardziej telewizję śledzą niż internet, z tego co gdzieś zauważyłem po różnych jej wystąpieniach. Natomiast możemy zrobić nawet ankietę tutaj, żeby zobaczyć, dla ilu osób to będzie nowy kontakt, poll. Dwuminutowa ankieta. No ja chyba będę robił takie przedstawienia postaci, bo po prostu czytał nawet opis. Natomiast ja się nie mogę doczekać, kiedy dropnie odcinek z astrofazą. Ciekawi mnie, jak to wyszło, no nie? Słuchajcie, ja też tak specjalnie się nie chwaliłem, ale jak rok temu był pierwszy sezon podcastu, to, moi drodzy, odpowiadałem za produkcję. Jeżeli wam się podobało rok temu, to był pierwszy... tej skali projekt, gdzie też działałem w roli producenta, no nie? Czyli dbałem o to, żeby plan działał, żeby byli ludzie, żeby... mogę to zlikować, no nie? Szczególnie rok temu. W tym roku CFA odpowiadał za produkcję, ale jak rok temu oglądaliście moje podcasty, to ja na planie byłem zarówno jako prowadzący, jak również jako producent. To było ciekawe wyzwanie, bo finalny efekt uważam za bardzo fajny, zgodny z moją właśnie koncepcją, no nie? Ale gdzieś zrobić plan takiej jakości, z formatem takiej jakości, to było spore wyzwanie, no nie? ale fajnie wyszło. Oczywiście to nie było tak, że to moje same decyzje, czy moja sama praca, ale też było dużo takiej pracy organizacyjnej. W tym roku miałem jej zdecydowanie mniej. Także mogłem się w pełni skupić na tym, żeby postarać się poprowadzić fajnie rozmowy. Oczywiście to nie jest tak, że tylko przychodzisz na plan i siema. Jeszcze trochę było, jeszcze się trochę przygotowywało, trochę się prezentacje jakieś robiło, trochę się rozmawiało, ustalało. Moi drodzy, słuchajcie, 94% naszego community na czacie twitchowym odpowiedziało, że nie zna Natalii. No dobra, no to poznajmy. Moment, że wszystko się u mnie zmieniło, to było, że powiedziałam na głos, że idę do programu związanego z kulinariami. U ciebie tego wykształcenia jest dużo i to dużo z różnych stron, prawda? Co jeszcze było? Mam na przykład papiery na wózek widłowy. Mamy to! Jest wózek widłowy. Mężczyzna. Bardzo poważnej pracy. Nie. Ja czasami jak tak sobie siedzę i myślę o tym, no to mam wrażenie, że to nie... Ja miałem jeden szok, muszę przyznać. Muszę przyznać. Ona daje tak, zresztą w rozmowie to będzie widać i słychać, ale Natalia daje już okrzyknięta królową ze względu na certyfikację wózka widłowego, również Sigma Female padło. Natalia daje taki bardzo dojrzały dla mnie vibe, no nie, że też ludzie zwracali się tak, proszę pani, do niej na planie, no nie, że tak bardzo, bardzo z powagą, ale też daje rzeczywiście taki dostojny, poważny vibe. Ja byłem w szoku po tym, jak się dowiedziałem, że jesteśmy praktycznie równolatkami. I miałem takie, o mój Boże, ja sam do niej, proszę pani, no nie, jesteśmy w tym samym wieku praktycznie. Właśnie ja się poczułem taki goofia streamerek, no nie, taki chłopiec troszkę. Dzień dobry, proszę Państwa, z tej strony Dominik Boss, a to jest podcast Pepsi od zera, czyli epickie historie, zero nudy.
A razem ze mną w tej windzie, która również jedzie od zera poprzez kolejne... Żeby tylko zaznaczyć jasno, jak coś, to, że my to oglądamy na streamach i są z tego szoty na Avizo TV, to jest jak najbardziej część współpracy Pepsi, więc to nie jest jakaś mój pomysł, że o, teraz widzowie będziecie oglądali Dominika, oglądającego Dominika, bo jestem tak w sobie zakochany, tylko tak ustaliliśmy, że jako, że ja mam większość community obecnie przedstawionego na streamy, to będziemy robili to w tej formie, żeby też ludzie, którzy siedzą streamowo, też mogli trochę posłuchać tych podcastów. Natalia Maszkowska. Cześć. Podróżniczka, vlogerka kulinarna i zapewne wiele więcej, ale o tym przekonamy się za chwilę. Także możemy chyba jechać. Mam nadzieję. O, wujek Paolo będzie fajny, no. Wujek Paolo będzie, on jest bardzo, ma dużo takiej dynamiki, ekspresji. Podejrzewam, że też odcinek sam w sobie wyjdzie super. Czy walnąłeś chociaż raz stolik podczas nagrywania dynamicznych wejściówek? To by chodziło o to karate, tak? To teraz ci powiem, jak działa magia kina. Magia kina działa tak, że nie robię tak, że robię karate, a później nagle się pojawia set i wchodzimy, tylko nagrywasz kilkadziesiąt różnych wersji openingów w jednej sesji nagraniowej, a potem nagrywasz rozmowy i łączysz jedno z drugim. Tak samo jak naciskam guzik, to ze względu na to, jak trzeba umiejscowić kamerę i że trzeba zabrać cały set, żeby tą kamerę zmieścić i trzeba zmienić oświetlenie, to nagrywa się to za jednym razem, na przykład kilkadziesiąt różnych nagrań, jak naciskam guzik się robi i potem się dopasowuje jedno do drugiego, żeby tempo było w miarę optymalne. Także słuchajcie, trochę moim celem jest tutaj osobistym to, że jak ktoś to ogląda, to może się być może nauczyć trochę takich sekretów, jak podchodzić do takich większych nagrywek. Podejrzewam, że tutaj, jako że jest dużo studentów, to może się komuś przydać, może ktoś będzie w pracy robił jakiś klip, to żeby nie robić właśnie czegoś takiego, że robicie niepotrzebnie jedną rzecz, która wymaga zupełnie innych warunków, drugą rzecz, która wymaga zupełnie innych warunków i trzecią rzecz, która wymaga zupełnie innych warunków na zmianę, to robicie najpierw jedną x tyle, ile potrzebujecie plus zapas, potem drugą na tej samej zasadzie i potem trzecią. No dobra, zaczęliśmy tak we wstępie, że zajmujesz się podróżami, zajmujesz się tworzeniem kontentu w social mediach, gdzie pokazujesz, jak gotować. Byłaś również w bardzo popularnym programie kulinarnym, ale zakładam, że to nie wszystko, prawda? Ogólnie robię bardzo dużo, natomiast wszystko, co teraz jest u mnie w ogóle w życiu, to zaczęło się znikąd, tak naprawdę, dlatego że na początku, jeżeli chodzi o podróże, w ogóle nie miałam na to funduszy, nie miałam możliwości, była praca, kończenie liceum, matura, bo teraz mam 32 lata i też pamiętam ten taki moment, kiedy pierwsza... To 3 lata starsze, tutaj dodając ten. Ja sobie zdałem sprawę właśnie, tak bardzo podchodziłem dostojnie tutaj do pani gościni, tak poważnie, no nie? Ale daje taki vibe, że aż człowiek respektuje to, no nie? Niektórzy ludzie dają. Poleciałam za granicę na tak zwane wakacje egzotyczne, czyli poleciałam do Grecji i pamiętam, że weszłam właśnie do morza i tak sobie spojrzałam dookoła wszystko, jak to wygląda i to było na tej zasadzie taki moment, jak ja mogłam żyć bez tego wcześniej i chciałam dążyć do tego, żeby mieć taką pracę, że mogę podróżować, gotować, bo to też moja największa pasja i zarabiać na tym. A ile lat zajęło rozpędzenie właśnie obecnej kariery? Gotuję odkąd pamiętam. Natomiast robiłam bardzo dużo różnych rzeczy w życiu. Szkoła muzyczna, tak. Ona ma chyba bardzo duże zasięgi swoją drogą na Facebooku, z tego co tam gdzieś z nią rozmawiałem. Jeżeli nie mylę, że tam zgarnia ogromne liczby. Taniec, jazda konna, balet. Czyli miałam bardzo dużo różnych takich zajętości po szkole i ja wracałam i mówię, kurczę, nie mam żadnego hobby. Czekaj, jeździłaś na koniach, chodziłaś tak, do szkoły muzycznej tak, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że to było szukanie czegoś, co nie jest moje. Nie zastanawia, jakim cudem wstawię kilka filmów z jedzeniem dziennie. Jest pracowita na pewno, ale to też jest na pewno możliwe, no nie? To też myślę, że wysokie zorganizowanie swojej pracy. Natomiast pamiętaj, że nawet jeżeli montuję sama, to montowanie shortsów, 2 godziny to już będzie bardzo dużo na większość shortsów, no nie? Na takie generycznie większość tego, co oglądasz. Jak są w ogóle zmontowane, no nie? Czasami są po prostu sklejone, bym bardziej to nazwał. Więc jest to jak najbardziej możliwe, ale ze względu na to, co na nich pokazuje, to na pewno jest to też praca w sensie wręcz etatowym, żeby wyrobić z takim tempem. Chodziłam, bo wszyscy gdzieś chodzili, natomiast wracałam do domu i oglądałam różne kanały kulinarne, cały czas czytałam o gotowaniu, tylko to było dla mnie tak normalne, że ja tego nie brałam, że to jest moja pasja.
ten taki moment, że wszystko się u mnie zmieniło, to było, że powiedziałam na głos, że idę do programu związanego z kulinariami. A jestem osobą bardzo taką introwertyczną Pikacz i zapomniałam 10 o tym fakcie. Właśnie. To prawda, że Kasia Babis powiedziała karwa w sądzie na twojej rozprawie? Przed chwilą o tym opowiedziała. Dodam, że była tam jako ekspert od internetu. Tak, Kasia jak ja gdzieś tam się sądziłem, to Kasia była, słuchajcie, nie wiem czy wspominałem, Kasia była moją świadkową, także pozdrawiam cię serdecznie, Kasiu. Kasia była moją świadkową, bardzo w ogóle poważnie podeszła do swojego zadania. Moim zdaniem, w ogóle świetnie mówi w takich realiach Kasia, bardzo profesjonalnie mówi w takich realiach Kasia, no nie, że ona wie co robi, absolutnie. Ale czy powiedziała to szczerze? Nie pamiętam. Jak jej się wymknęło, to mimo wszystko chyba zrobiła tak dobre wrażenie, że nikt by nie zwrócił uwagi. Nie wspominałem? Nie wiem, czy wspominałem. A już stara historia, no nie? To może na następny raz, bo tutaj już siedzielibyśmy i długo byśmy opowiadali moje perypetie. Ale tak, no parę lat spędziłem w ten sposób, mojej drodzy. Rzeczywiście Kasia była świadkową. Więc jak już to powiedziałam, to potem to wyparłam, że to powiedziałam i nie chciałam tego robić, natomiast jak tyle osób słyszało, że ja to bym, że chciałam takie coś robić, no to jak przyszedł moment castingów, to było Natalia, ale zgłosiłaś się? No dobra, no też musiałam pójść. I warto było tam pójść, czy to raczej za duże ryzyko? To u mnie to było na tej zasadzie, że totalnie wyjście ze strefy komfortu. Nowi ludzie, kamera, w ogóle nowe środowisko, telewizja. No to nie było tak, że sobie poszłam i jest super, tylko cały czas były bariery przekraczane, żeby było lepiej i lepiej, bo wiedziałam, do czego dążę. No i poszłam do tego programu kulinarnego, gdzie dostałam nagrodę specjalną, która powodowała, że przeszłam dalej bez żadnego castingu, jak wszyscy musieli potem gotować i walczyć o tą pozycję. A, fun fact, może warto powiedzieć, dlaczego na przykład mówimy program specjalny, a nie konkretna nazwa? Dlatego, że z reguły jak się robi właśnie jakiś projekt brandowy, to się pilnuje tego, żeby też bez wcześniejszej, wiecie, nie porozmawiania z jakimiś brandami i tak dalej, na siłę kogoś nie mieszać. Oczywiście jak się robi film z lokowaniem, to też są inne zasady, a jak się robi też dla kogoś coś, tak jak ja w tym przypadku robiłem podcast dla Pepsi, to raczej też to oddzielamy, tak? No nie? Póki gdzieś taka rozmowa nie padnie, żeby nie wyskakiwać z bomby, bo to dość nieładnie, jak jeden brand tak drugi nagle wyciąga. Później czekajcie, za co się otrzymuje takie nagrody specjalne? Jurorzy uznali, że mam tak dobre dania, że nie muszę nic więcej robić. Czyli powinnaś z automatu... Skąd garnitur? Paul Smith, moi drodzy. Z tego co pamiętam, marka angielska, bardzo elegancka, ale ten garnitur swoją drogą to też był ustalany przez bardzo długie rozmowy przed pierwszym sezonem, no nie? Ja miałem prezentację przygotowaną z propozycjami strojów i dodatkowo Laura robiła mi research, jakie rzeczy można, jakie elementy mogę zaproponować, obfotografować, w jakich zrobić zdjęcia, co dostanie akcept. Dostał naprawdę bajerancki garnitur i moim szczęściem jest to, że mogę go też prywatnie używać, bo rzeczywiście regularnie to robię. Ja pamiętam tylko jedno, że dostałam to odznaczenie, zaczęłam płakać, powiedziałam, chyba sobie żartujecie, o co chodzi, wyszłam, zaczęłam płakać i na tym to był koniec. Natomiast ja zawsze powtarzam, że telewizja, programy, cokolwiek, to nie jest wyznacznik. Tutaj to, że jestem dobrze ubrany, to moim zdaniem akurat jest ogromna zasługa Laury, no nie? Która przyłożyła bardzo dużo uwagi do tego i Laura się naprawdę zna na modzie, więc wiedząc, że też możemy sobie po prostu w takiej skali projekcie pozwolić na zainwestowanie w naprawdę solidny garnitur, to też szukała naprawdę po i niszowych, i znanych projektantach bardzo takich eleganckich, ale jednocześnie też nienudnych projektów. Sukcesu, dlatego że w programie się jest, wychodzi się i bardzo dużo osób po prostu znika. Jaki był pierwszy prosty krok, żeby zostać taką gwiazdą nowych mediów? Ja w ogóle nigdy nie czułam się gwiazdą i za każdym razem, jak ktoś mi podchodzi, jestem w ciężkim szoku, bo ja zazwyczaj jestem ubrana w dresy, niepomalowana, przebieram sobie kapustę na rynku i ktoś mnie zaczepia o gołąbki, a w ogóle o co chodzi? Więc do mnie to w ogóle totalnie nie dociera. No, ktoś tam obejrzał, ale no wiecie. No, całkiem no, sporo osób obejrzało. Na tej zasadzie, że w ogóle nie dociera. Ktoś mówi, wow, twój film ma 2 miliony, ale wiesz jak to jest. Widzisz, ale nie czujesz tego, że to jest stadion na przykład osób, tak? Nawet więcej. 2 miliony to by było takich, jeżeli stadion narodowy na przykład na jakiś event wpuściłby 50 tysięcy osób, co jest racjonalnym szacunkiem, pewnie dałoby się dużo więcej upchać, ale 50 tysięcy to dość bezpiecznym założeniem. To 2 miliony to będzie 40 stadionów narodowych. Można mi zarzucić bardzo dużo rzeczy, że się denerwuję szybko, wszystko chcę mieć naraz, natomiast tutaj jest podstawą pracowitość. I według mnie podstawa to jest, że bawisz się tym, ale
ciężko pracujesz na ten sukces i się nie poddajesz. Podsumowując ten wniosek, żeby dojść do tak epickiej historii sukcesu, jaka w tym momencie jest na twoim koncie, trzeba podjąć prostą decyzję o pracowitości. Zgadzamy się obydwoje? Pracowitość, tak. Super, w takim razie jedźmy w naszej windzie do kolejnego pytania. Nie wiem, czy zauważyłaś, dużo młodych osób ostatnimi czasy jest absolutnie wciągniętych właśnie w treści kulinarne, czy na popularnych aplikacjach. Strasznie na TikToku tego dużo widzę, no nie? Że też takie młode osoby, które opowiadają o kuchni, pokazują swoje autorskie przepisy, no zgarniają potężne zasięgi. I to takie potężne, potężne zasięgi. Nawet w telewizji. Skąd to się bierze? Czy to zawsze tak wyglądało? Wydaje mi się, że zawsze wyglądało to, jakby był trend gotowania, dlatego że to nie jest jakaś tam dziedzina, jak na przykład fryzjerstwo, tylko wszyscy jedzą, tak? Kwestia tego, to ja też może pozwolę sobie otworzę. Kwestia tego, zimnutka. Tak. Kwestia tego, czy chcemy się pokazać. A bardzo dużo ludzi lubi gotować, chce się dzielić przepisami, dlatego że nawet... Tak, ale niekoniecznie chcą pokazywać fal. W sumie dużo racji jest w tym, co mówi, że są przecież nawet celebryci znani bardziej z tego, że czytasz ich przepisy, ale niekoniecznie wiesz, jak wyglądają. Nie chodzi o trend na gotowanie, tylko taką uwagę zwracają ludzie na to, co jemy. Czy to dostarcza wszystkich witamin? Dla mnie i tak taką ogromną klasą, jeżeli chodzi o bycie celebrytą kulinarnym, zawsze w serduszku pozostanie Robert Makłowicz. Za to, jak on cudownie łączy naprawdę dużą wiedzę z niesamowicie szarmanckim stylem bycia, z ogromną erudycją, wiedzą po prostu na najróżniejsze tematy, na naprawdę strasznie wysokim poziomie i tym, jak on przy okazji jest dobrym vlogerem podróżniczym, co nie? Że on po prostu łączy wszystko i w każdej jednej z tych rzeczy jest po prostu perfekcyjny, cudowny człowiek. Słuchajcie, jakby go zabrakło, to straszna szkoda by była, no nie? Że ciężko znaleźć drugą taką osobę jak on. Prześcigania się, kto zrobi bardziej takie odważne danie, ale mimo wszystko nie takie jakieś wysokokaloryczne, no bo nasza, wiadomo, polska kuchnia słynie z tego, że jest no tłusta. Jak oglądasz ten podcast, to ci się załącza ten ton głosu, jaki masz w podcaście. Możliwe, no zaczynam naśladować sam siebie, no nie? Zabawne. Z jednej strony mi się wydaje nienaturalne, z drugiej strony bardzo naturalne, że coś takiego robię. No w końcu słyszę sam siebie w wersji, która, gdzie jednak ten sposób mówienia jest bardziej dopracowany, więc intuicyjnie próbuję to dogonić może. Tak, jest bardzo dużo węglowodanów, a teraz jest taka moda właśnie, żeby jeść nawet spore porcje, ale zdrowo i zbilansowane potrawy i mam wrażenie, że tutaj jest trend bardziej taki, jeżeli chodzi o byciu w zdrowiu cały czas. Przynajmniej ja to tak to widzę. Przeczytałem w ogóle gdzieś w sieci twoje motto, że kuchnia powinna być prosta, tak. Tania chyba i dostępna dla każdego, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie. Dlatego, że ja oczywiście mogę pozamawiać na wszystkich stronach zagranicznych, nie mam z tym problemu, jakieś przegrzebki, nie wiadomo co, czego nie dostaniesz w sklepie osiedlowym. Osiedlowym nie, ale przegrzebki na przykład dość często widuję w supermarketach, w Carrefourze konkretnie. Także przegrzebki rzeczywiście da się dostać, chyba nawet nie były jakieś strasznie drogie, jak ostatnio widziałem. Ja się raz w życiu skusiłem, kupiłem, znalazłem jakiś przepis prosty, podsmażenie ich. Boże, jakie to pyszne wyszło. Byłem w szoku, byłem absolutnie w szoku, jak dobre to wyszło. I tutaj nawet chodzi o to, żeby też eksperymentować. Jak na przykład, nie wiem, latam po świecie i widzę coś ciekawego, no to mamy zamienniki. Nawet jak trawa cytrynowa, to możemy zamienić na sok cytryny. Wiadomo, to nie jest jeden do jednego, natomiast jesteśmy w stanie otworzyć jakieś pyszne danie z drugiego końca świata na podstawie naszych produktów. O to też chodzi według mnie, dlaczego tak to wszystko u mnie wygląda, że się wybiły te filmy, no bo ludzie potrafią ugotować to. Stawiasz na lokalne produkty, ale mimo to sama dużo podróżujesz. Mogłabyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Podróże u mnie to jest uzależnienie pod tym kątem, że nie wyobrażam sobie życie bez tego. Dla mnie podróże jako poznanie kultury, poznanie nowego jedzenia, w ogóle jak ludzie, że tak sobie pomieszkać gdzieś i udawać lokalesa, że sobie... Ma ładny blond w ogóle. Ja bym powiedział, że ona ma w ogóle taki bardzo dopracowany vibe, że w tym momencie w takiej właśnie stylizacji może się zobaczyć w dowolnym programie lifestyle'owym, śniadaniowym w telewizji i to zadziała, no nie? Że widać, że często bywa w takich programach, bo wie dosłownie, jak się ubrać na taką okazję. I to uniwersalnie zadziała. Ja po prostu chodzę do ich lokalnych restauracji, sprawdzam, co mają na lokalnych rynkach, nagrywam z tego właśnie materiały. No to jest coś, co widzę, jakby widzę siebie z perspektywy czasu, że chciałabym tak żyć, czyli właśnie mieszkam w Polsce. Tak. W Masterchefie miała bardzo taki punkt
wybicia kariery mocny. Natomiast no, bardzo często raz w miesiącu jestem gdzieś za granicą. To bardzo często. No, bardzo często, ale tak nie było zawsze. Latam, zwiedzam, sprawdzam. Mówię, co się opłaca, co się nie opłaca, jakie są ceny, daję jakieś polecajki, na przykład tipy i ludziom się to podoba. Podoba mi się w ogóle, jak kontrastuje taki domowy, zarośnięty ja tutaj z idealnie ogoloną twarzą. Dla mnie takim najśmieszniejszym twistem było to, że jak zaczynaliśmy kręcić, to ja na dzień przed już finalnymi nagrywkami, że już przyjmujemy gości do studia, robiąc jakieś przymiarki i tak dalej, szedłem z takimi długimi włosami, kołtunami, cała zarośnięta twarz i trochę było przerażenie w oczach ekipy, jak mówię, że a spokojnie, znalazłem, że obok jest jakiś fryzjer otwarty, zaraz to zgolę, no nie? Ja to mówię o jakiejś godzinie 18, gdzie z rana następnego dnia mamy nagrywki. Dziewczyny były tak przerażone, jak to usłyszały. Zaraz, ty chodzisz do przypadkowego fryzjera? No tak, no ten jest otwarty. A jak ci źle ogoli? A jak chodzę do jakiegoś, którego lubię, też mnie może źle ogolić. To co za różnica? Zawsze chodzę do innego. No to samo wyjdzie. Takie czyste przerażenie w oczach wszystkich dziewczyn na planie, jak to słyszały. A jak cię źle ogoli, znowu, no to paskata zrobię, no nie? No to co, no bo... Przysięgam, zostało to powiedziane. Podoba, bo mają na przykład właśnie wypisane, co jest fajne, a co nie. Ja jestem w stanie się realizować i no to jest dla mnie praca marzeń. Ile państw udało ci się zwiedzić do tej pory? 41, więc... Przysięgam, to co mam przez cały program, to jest przypadkowa fryzura uzyskana w pierwszym otwartym salonie fryzjerskim. Pokazałem moje zdjęcie z pierwszego sezonu, powiedziałem, czy dałoby radę? Tak. Tak. No dobra, dziękuję. A jak nie, to baskat i tyle. Uważam, że nie jakoś dużo. Nie, to jest kto. Bardzo dużo. Natomiast no, są sytuacje, że też wracam do, na przykład do Azji, jestem co roku w Azji albo w Indonezji zimą. Miałam wrażenie, że jak była reinkarnacja kiedyś, może jest, no to na pewno miałam jakieś azjatyckie korzenie, to na pewno. Czy Indonezja, bo jak po prostu ląduję na Bali i po prostu stawiam stopę na Bali, to mam wrażenie, że wracam do domu. Czyli Azja to jest dla mnie dom. Jakbym nie podróżowała do Azji i nie gotowała, to szczerze mówiąc nie wiem, co bym robiła. Nie mam pojęcia. To jak bardzo. Znaleźć najlepsze jedzenie podczas podróży? I ja na początku wszystko wyszukuję sobie w internecie, sprawdzam. Nie zawsze jest tak, że jak są dobre opinie, to jest dobrze. Natomiast właśnie praca polega na tym, przynajmniej moja, że ja to sprawdzam. I jestem w stanie dać swoją oczywiście opinię, która nie musi być, wiadomo, twoją opinią na przykład. I no i tak to wygląda. No dobrze, usłyszeliśmy troszkę porad dotyczących podróżowania. To jest w ogóle ciekawe, czy tak walczą we mnie dwa wilki, jak jestem w nowym miejscu. Jeden mówi sprawdź, a drugi mówi pobłądź. A jak pobłądzisz, to może znajdziesz coś, co wcale nie jest popularne, a totalnie zasługuje na uwagę. Zależy, jak mi się chce, to sprawdzę, ale raczej ten drugi wilk wygrywa. Dotyczących próbowania nowego jedzenia i chyba dotyczących pracowitości. Coś. I myślę, że tutaj warto postawić duży nacisk, że u ciebie tą prostą decyzją było postanowienie o konsekwencji. Tak. Także konsekwentnie wjedźmy na kolejne piętro. Fun fact, jak już wam mówię, jak się produkuje takie rzeczy. Zgadnijcie, jak zaprogramować tutaj, żeby tak wjeżdżało na poziomy idealnie przy naciśnięciu. Edytować. Dobrze kombinujesz, green screen, tak, to jest animacja. To, co się dzieje na tym ekranie, to jest idealnie strakowana animacja. Każę jeszcze raz. Ciebie. Tutaj się też ta jedynka nie wyświetlała, no nie? Także wszystko jest po prostu. Dużo to jest takich animacji robionych. Już te drzwi, to mówiłem ostatnio, całe drzwi. Dojechaliśmy właśnie na drugi poziom, więc zmieni się pula pytań, które padną dokładnie w tej windzie. I teraz chciałbym cię troszkę zapytać... Czemu podcast w ogóle dzieje się w windzie? Co jakby ktoś siadł i wam poprzeszkadzał? No, słuchaj, jakby ci to powiedzieć? O coś innego. Mówiłaś o podróżowaniu, mówiłaś o gotowaniu, więc jak wypada polska kuchnia na tle innych światowych kuchni? Zależy, kogo zapytasz. Dla mnie kuchnia polska jest rewelacyjna, co prawda zdrowia ciężka. Mam wrażenie, że nachylony cały czas jesteś. Pamiętaj, że ja mam bardzo dużą dysproporcję wzrostu i perspektywa musi być zachowana, no nie? Żeby to jest dość niestandardowy kadr, żeby uchwycić to. Więc ja muszę przyjąć jakąś pozę, której potem się muszę trzymać. To jest dość częste akurat, że jak coś kręcicie, to musicie się ustawić w jakiejś jednej pozycji i mam 1,89 m. To nie jest jakoś kolosalnie dużo, ale jednak często jest tak, że znaczną częścią
długości będę miał 20-30 cm różnicy, no nie? Więc muszę tak samo sobie trochę bardziej nogi podwinąć, żeby w miarę zbliżyć te sylwetki, żeby nie było tak, że ja jestem w pełni wyprostowany i macie giganta, a z drugiej strony macie osobę, która nagle się wydaje nieproporcjonalnie mała. Natomiast uważam, że nie mam się czego wstydzić w ogóle na arenie międzynarodowej i zresztą jak oglądam sobie takie filmy na różnych mediach społecznościowych, jak na przykład ludzie ze Stanów przylatują do Polski, bo teraz są takie testy smaku, jestem w Polsce. Jeszcze krzesło, byłoby widać, że siedzi nad stołem, no nie? Więc ten poziom musi być zachowany, natomiast ja się muszę troszkę wizualnie też dopasować do niej. Sprawdzam jak wygląda ta kuchnia. I tam widziałam na przykład kapuśniak, coś tam i zawsze jest 11 na 10. A druga sprawa, szczerze mówiąc, efekt Hołowni i Prokopa, dosłownie. Hołownia jest wysoki, ale Prokop jest jeszcze wyższy, więc jak prowadzili razem stare, dobre programy, to się zawsze wydawało, że jeden jest niski. Natomiast wracając na chwilę tutaj do tego kadru, to też zauważyłem, że jak się patrzę bardzo intensywnie w oczy gościa, to w 90% przypadków sprawi to, że gość też się zacznie patrzeć na mnie, a nie będzie się cały czas patrzył na kamerę. W rozmowie to nie jest tak potrzebne, żeby cały czas się patrzył na kamerę, to byłoby wręcz dziwne, gdyby mówił o w ten sposób. Niektórzy to robią, ale nie uważam tego za jakoś szczególnie dobre, chyba że chcesz jedną rzecz powiedzieć ewidentnie, łamiąc czwartą ścianę. Natomiast większość czasu lepiej, jak oni właśnie tak trochę się zachowują, tak jak teraz, że patrzy się gdzieś w eter, tak jak podczas rozmowy by na chwilę się odwróciła. I oni też są naturalniejsi wtedy. Bo jak się patrzą zbyt w kamerę, to nagle sobie zdają sprawę, że przed nimi stoi, nie wiem, 10 osób. No nie, obsługuje kamery, sprawdza audio, reguluje oświetlenie, dba o zachowanie tempa planu i tak dalej, no to wiecie, to jest trochę przytłaczające, więc moment, w którym troszeczkę kogoś wytrącacie z tego i mówicie, a patrzcie cały czas na mnie, no zobaczysz, będzie fajnie. To jest moment, w którym oni często zapominają, że są w ogóle na jakimś planie. 9 na 10 tego typu i właśnie wszyscy bardzo zachwalają, co mnie w ogóle nie dziwi, ja kocham. Nie mam ziemniaczki, nie. W drużynie tych osób, które twierdzą, że kuchnia polska była przez długie lata niedoceniana. Zawsze tak uważam. Schabowy, ziemniaczki, kruseczki, wszystko. Ja się z tobą w pełni zgadzam. Mi to przyszło z wiekiem, masłem, więc tak, ja że zacząłem doceniać dużo. Onik, bardzo ci zazdroszczę, wiesz? Bardziej te tradycyjne polskie potrawy tak. I nie ma nic lepszego. Nie, jak poczytasz u mnie komentarz, to tak, znowu śmietana, znowu te ziemniaki, znowu właśnie ten, więc tak, ja kocham. A podchodzisz do kuchni polskiej w ten sposób, że starasz się ją odświeżyć, uczynić właśnie taką nowoczesną, światową, czy trzymasz się tej tradycji? Trzymam się tradycji, natomiast bardzo często, jak robię kuchnię polską, to miksuję. Zrobiłam na przykład kotleta schabowego z farszem, z pierogów, czyli ziemniaki, w środku też ser żółty, cebulka smażona. Nie mogę sobie tego wyobrazić, to jest za skomplikowane. Przepyszne, czyli właśnie obwódka, mięso z panierką, a jak się przekroi schabowego, to w środku jest farsz z pierogów. I dobra. No, i wcale się nie dziwię, że wszystkim smakowało, bo było bardzo dobre. Kojarzy mi się to z takim devolajem? No niby tak, natomiast to zupełnie coś innego, totalnie coś innego, bo tak jak mówię, to nie było masełko wypływające w środku, tylko to był taki chamski farsz, ziemniaki, ser biały, cebulka, masło, więc naprawdę według mnie połączenie jest rewelacyjne, niektórzy się nie potrafili przekonać, natomiast jak spróbowali, to zrozumieli o co. Co jeszcze można wyciągnąć z kuchni polskiej? Daj jeszcze jakieś inne połączenia, to jest mega ciekawe. Wiesz co, ja jestem raczej tradycjonalistką, natomiast taka moda jest na robienie klusek, naszych takich klusek, powiedzmy, śląskich z dziurką, z nutą azjatycką, czyli właśnie chili, curry, różnego rodzaju może właśnie ostry smak i to jest też rewelacyjne. I mimo wszystko to się wszystko łączy, bo podobne smaki możemy też zobaczyć w Chinach, możemy podobne smaki zobaczyć w Azji, więc mimo wszystko niby jest tradycyjnie, natomiast jak gdzieś polecimy za granicę, to kurczę, to jakby trochę tak polską zaleciało. Właśnie słyszałem kiedyś taką informację, że szczególnie starsze pokolenie z Korei Południowej uwielbia kuchnię polską i jest tam bardzo dużo wspólnego. Na zajęciach z koreańskiego na studiach to słyszałem, że rzeczywiście zachwycają się jakimiś żeberkami, golonkami, że jest dużo podobnych rzeczy do tych, które oni pamiętają ze swojego dzieciństwa i te rzeczy są dalej obecne w polskiej kuchni. To dalej zostało zachowane. Także a propos konkretnie tych nawet potraw. Tak, tak, dlatego, że mają właśnie, dobra, mają mąkę ryżową głównie, która jest też lekko strawna, natomiast no mają te makarony do zup, mają te kluski. Jakieś żeberka. Tak, tak, więc
mimo wszystko ja uważam, że zawsze jest jakaś taka nutka międzynarodowa, że coś się... Jak się chce, to można naprawdę mamy fajną kuchnię, nie ma wstydu. Okej, no to mamy zaliczone... Mamy bardzo fajną kuchnię. Nie wiem w tym momencie, czy szczerze mówiąc, polska kuchnia jest moją ulubioną kuchnią. Jeżeli chodzi o to, jak często decyduję się zjeść gdzieś jakąś kuchnię, jak mam do wyboru, to z reguły pada na kuchnię polską. Nie ma wstydu, naprawdę, to jest bardzo dobra kuchnia. Żeberka mamy zaliczonego schabowego. Kluski. Może jakieś suróweczki? Ja jestem królową surówek, w sensie sałatki różnego rodzaju, właśnie chleby ze wszystkiego, jeżeli chodzi o moje kanały, to jest tak głównie, bo tak jak sałatki jestem w stanie zrobić ze wszystkiego, właśnie ostatnio miałam sałatkę taką w stylu amerykańskim, co wszyscy mówią, przecież to jest nasza jarzynowa. Ale taki Kolesław bardziej? Czy... Trochę Kolesław, natomiast nie do końca, dlatego że... Oprócz tego, że było właśnie warzywa typu ogórek, to na przykład my bardzo rzadko używamy selera naciowego. W Stanach jest modny seler naciowy i połączenie w ogóle warzyw plus jeszcze szarpane mięso, które dla nas jest w ogóle absurdem, żeby dodawać do sałatki. I też jest taki miks, że wszyscy, o Jezu, przecież to można było połączyć. Ale... Tylko to takie danie obiadowe z tego wychodzi, prawda? No właśnie, prawda? Trochę tak to wygląda, natomiast na przykład w Stanach takie sałatki, no, są takie dość gęste. Jak byłam na przykład w Nowym Jorku, to w sklepach są pakowane w takim oczywiście plastiku, w wielkich pojemnikach plastikowych. Oni w ogóle mają strasznie duże pojemniki ze wszystkim. Jak są te nagrania z supermarketów, gdzie ktoś chodzi, często Polacy pokazują, a propos tego, co my dzisiaj oglądaliśmy, co dziwi ludzi z zagranicy w Polsce, ale co dziwi Polaków za granicą. Polacy bardzo często wyróżniają, że wszystkie opakowania w supermarkecie są gigantyczne. Napoje! Gigantyczne. Nie wiem, chcecie jakieś snaki? 3 razy większa porcja niż u nas. No Stany, no to pojemniki są litr, 2 litry. I oni je używają jako klasyczna sałatka, albo do tostów, jako taki wypełniacz kanapek, do krakersów, a u nas sałatka się je po prostu, tak? A tam jest, widać, że jest też taka różnorodność, że sałatki można zrobić wszystko. Dodać parę innych rzeczy, zamienić i ma się pełnowartościowe danie albo przystawkę, przekąskę. Gdybyś miała podjąć jakąś prostą decyzję, w jaką stronę eksperymentować powinni polscy kucharze i kucharki? W którą stronę byś poszła? Tu bym miała o tyle ciężko, dlatego że raczej jestem osobą, która się przyzwyczaja do smaków. Natomiast ja nie jestem właśnie za tym trendem eksperymentowania, żeby wszystko było takie fit, light. Że nie ma tego, nie ma glutenu, nie ma tłuszczu, nie ma niczego. Według mnie powinniśmy właśnie wrócić do tego, co jest dobre, bo teraz wszystko jest złe, bo wszystko jest. Ja tutaj nie chcę absolutnie, bo mówię z perspektywy osoby, która w ogóle nie ma tego doświadczenia, no nie? Ale wydaje mi się, że to często wynika z potrzeby, że ludzie idą w te strony, bo muszą, no nie? Że po prostu... O, czat mi się chyba zaciął, bo mi właśnie coś dziwnego wyskoczyło. Jest niezdrowe według obserwujących, przynajmniej jak ja to tak obserwuję w komentarzach. I... No, to jest według mnie dobra droga. Jakie są proste decyzje, które o, mogą... O, celiakria, straszna rzecz. Nasłuchałem dużo ostatnio, w moim otoczeniu się pojawiła. Bardzo, bardzo ciężko przestawić wszystko, no nie? Bardzo dużo pracy trzeba wykonać. Także trzymaj się. Ogromny blesik dla ciebie, bo obserwuję, widzę jak to jest i wiem, że ciężko jest się odnaleźć też często z takimi zmianami w diecie. Sprawić, że nasze danie stanie się pyszne. Są, uważam, dwa czynniki, które muszą się znaleźć w każdym daniu. Może trochę kontrowersyjne, natomiast uważam, że to jest klucz do dobrego smaku, dlatego że w każdym naszym daniu muszą się znaleźć wszystkie składniki, czyli gorzki, słony, słodki. Wszystkie czynniki muszą się znaleźć, żeby danie było dobre. Ale czy to nie przytłoczy nas ilością smaków? Nie, dlatego że na przykład jak mamy wielki gar rosołu i sobie go tam doprawiamy do salamy, wszystko fajnie, natomiast ludzie zapominają o jednej W którym roku to było nagrywane? Dopiero co? Prawie, musimy dodać słodkiego, bo ludzie zapominają. Ja tutaj nie mówię, że trzeba dodać 0,5 kg cukru do rosołu, natomiast uważam, że w każdym daniu musi być słodkie. Może to być miód, może to być jabłko, może to być jakiś słodki pomidor, dobre jabłko. Widać, że ma swoją koncepcję, no nie? Tutaj nie każdy na czacie się zgadza, ja też w sumie z niektórymi rzeczami niekoniecznie bym się zgodził. Nie chcę trochę wychodzić z takiej pozycji, bo ja tutaj jako po prostu lubię jeść, a ona jako, jakby nie patrzeć, ekspertka, no nie? Osoba zajmująca się tym profesjonalnie, zupełnie inaczej mówi, ale pewnie gdzieś tam osobiście bym inaczej podszedł do niektórych rzeczy, ale no okej, no też ma swój styl, no nie? Jakości i uważam, że jak ma się wszystkie te czynniki ze sobą związane, czyli właśnie wszystkie smaki plus słodki, to bardzo dużo ludzi się dziwi, że się totalnie zmienia smak.
i wszystko jest przepyszne. Te triki widziałam też właśnie w programie kulinarnym, że to ja to zawsze stosowałam, odkąd pamiętam, intuicyjnie, ale to robią też kucharze. Chociaż muszę przyznać, że niektóre rzeczy bez cukru smakują nawet lepiej. Zdrówko. Zdrówko. Okej. Okay. Inne, nietypowe połączenia smaku, które możemy dodać, żeby uczynić nasze dania znacznie ciekawszymi. Bardzo smooth, no. Słuchajcie, już nauczony. Na pewno sama nawet wpadłaś na jakieś autorskie połączenia. Dziwne autorskie połączenia smaków, żeby... Opowiedziałaś mi dzisiaj o schabowym, w którym znajduje się parę z pierogów, tak. Więc na pewno masz tego jeszcze więcej. Nie musi być kuchnia polska. Dla mnie na pewno dziwnym połączeniem, które przyniosłam z Chin, czego ja na przykład nie zaserwowałam, jadłam pierożki, gdzie było połączenie mięsa, żeberek i ryby. Okej, okay, to działa? Tak, dlatego że ryba, czyli taki smak umami, ryby w ogóle praktycznie nie było czuć, ona była jakby na dole pieroga. W sumie paella czy paella. Ja tu mam prawo się nie znać. Też często operuję na tym, że rybka plus mięcho inne niż od rybki, ale przecież surf and turf tak samo dobrze działa. Smak ryby podbijał smak reszty. To tak jak jest z cukrem, albo w ogóle ze słodkim smakiem. Nie wiem, czy jadłeś płatki kukurydziane z mlekiem i z cukrem. Wszyscy jedzą z solą. Bardzo często sobie solą na przykład płatki z mlekiem i kukurydziane. Jak się doda trochę cukru... No to w ogóle nie spotkałem się z soleniem, szczerze. Trochę soli, to jest zupełnie inny wymiar smaku. No, takie połączenia też istnieją. Natomiast mówiliśmy dzisiaj bardzo dużo o twoich podróżach. Czy uważasz, że bez tych podróży byłabyś tym, kim jesteś dzisiaj? Nie byłoby mnie. Może kwestia pokoleniowa, no nie? Że my nie ogarniamy. Jakbyśmy zapytali rodziców, to by powiedzieli, że tak, totalnie się tak robi. W ogóle nie byłoby twoich mediów społecznościowych. Nie, ja w ogóle jakoś tak nie dodawałem. Po prostu brałem słodzone jakieś płatki albo takie zwykłe basic, jak chciałem, tak bardzo basicowo. O, mój ojciec z solą zawsze. KLBB pisze, że dodawanie soli do kawy. To jest ciekawe. To się okaże zaraz, że tutaj wydobywa jakieś w ogóle nieznane smaki. Ani sukcesu? Nawet nie chodzi o sukces, tylko ja złapałam bakcyla podróży. To jest na tej zasadzie, że szukam okazji, szukam lotów. A co mogę zrobić w danym miejscu? Co mogę nagrać? I to mnie napędza do działania i do tworzenia tego, co robię, dlatego że ja na przykład w podróży jestem po prostu szczęśliwa. Ja kiedyś, mi się w ogóle zmieniło bardzo, jeżeli chodzi o picie kawy, bo ja kiedyś byłem fanem, żeby pić kawę typu latte, ewentualnie Americana z mlekiem, ale przede wszystkim latte. Potem mi się to właśnie przestawiło na wyłącznie Americana. Potem mi się to przestawiło na Americano bez mleka. Potem mi się to przestawiło na to, że obecnie nie wiem, czy przypadkiem najczęściej nie piję espresso, ewentualnie tonic espresso. To jest jedyne rozwodnienie, jakie lubię, bo jak jest lato, to mnie to fajnie chłodzi. Więc gdzieś tam cały czas minimalizuję to doświadczenie picia kawy i coraz bardziej mi to smakuje w efekcie. Chyba jestem sobą. I może tak zostać. Przynajmniej sobie tego nie wyobrażam inaczej. I to nawet ma dużo sensu, co mówisz, dlatego że nawet teraz jesteś w podróży. Jesteś w podróży windą, a ta winda przemieszcza się w stronę coraz... No tonic espresso, ja jestem zachwycony, ile osobom zarekomendowałem, ile osób do mnie wróciło, mówiąc, jakie to jest pyszne. To jest, wiecie, największy komplement, że coś, co wam smakuje, nagle zaczyna smakować komuś innemu, kto dopiero to poznał. Także z tonic espresso jestem szczególnie zadowolony. Ciekawszy pytań, bo takie pytanie zostaniesz na poziomie trzecim. Czy możemy jechać? Możemy jechać. Czarne z cynamonem, a to może być dobre. Nie ma co się bać, jedźmy. Fresh Orange Espresso. Wiesz co, ja się spotkałem też z Orange Presso nazwą, ale dokładnie wiem, o co ci chodzi. Przez chwilkę miałem fazę, ale jakoś tak chyba wolę jednak osobno te rzeczy, że osobno jak już to sok pomarańczowy i osobno kawa. Dominik, powiem ci, że fajnie się siedzi w tej windzie. No, a jesteśmy właśnie na trzecim piętrze i powinno się siedzieć całkiem w taki spięty sposób, bo czyli będą szczegółowe pytania. Dobry widok. Dobry widok, no. Na drzwi. Nie no, tak serio, to zastanawiam się, czy fajnie się siedziało też na zajęciach z prawa. Wiesz co, na początku, przez pierwsze 3 lata, ich jest 5, bardzo dużo rycia, bardzo dużo nauki, wszystko było na pamięć. Chodziłam na zajęcia, zdawałam na bardzo, no, na 4, 5, ale wychodząc już
Następnego dnia już nie wiedziałam, o co chodzi dosłownie. A masz coś takiego, że wiedza wyciągnięta z tych zajęć przekłada się teraz na twoją dzisiejszą karierę? Nie. U mnie to jest tak. Ja muszę mieć tak zwany backstage. Czyli... A mam czasami wrażenie, to też mam, żeby już nikogo nie name dropować, mam w swoim otoczeniu ziomka bardzo dobrego, który też ma chyba takie podejście, że po studiowaniu prawa już mu się totalnie nie chce myśleć o prawie, no nie? Że nie, że idzie w kryminał czy coś. Tylko, że zupełnie inny zawód zdecydował się wybrać, bo właśnie chciał sobie trochę odpocząć, odsapnąć od tego. To nie jest tak, że mu się to nie przydaje, bo na pewno wiedza mu się przydaje w wielu rzeczach, w życiu generalnie. Zwiększa jego kompetencje, takie szerokie. Natomiast robi coś zupełnie innego. Mam niby plan B, C, D, E, wszystkie plany możliwe, jakie są. Mam do czego wrócić, natomiast mam wrażenie, że to wypieram. Bo wydaje mi się, że gdybym miała taką sytuację, że pracowałabym w ogóle w takim tym świadku prawniczym, albo bym brała pod uwagę, że mogę pracować w tym świecie, to zupełnie to inaczej by wyglądało. Ale ja wiedziałam, że to są takie drzwi, że są, ale ja nie chciałabym wracać do nich na tej zasadzie. Chociaż na pewno mając tak duże zasięgi, bo masz w tym momencie na największej platformie pod milion, prawda? Oj nie, na jednym mam prawie 1,3. Przepraszam ciebie bardzo, w takim razie okej, zaczynam się stresować. Mała winda jak na takie wielkie konto, to trzeba przyznać. Parę rzędów jest. Parę rzędów jest, dokładnie. Przy tak dużych zasięgach pewnie na co dzień ma... Ej, trzeba było pójść w tego TikToka, no nie? Trzeba było pójść, a nie się trzymać tego YouTube'a i każdy sub wywalczony ciężko. Tak, to by... Nie no, żeby nie było, że umniejszam, to już ten... TikToker Dominik Boss, no, by się tak mówiło. TikToker. Dużo osób zauważyłem, ma taką refleksję, patrząc jak ekstremalnie szybkim tempie ludzie zrobili jakieś gigantyczne kariery korzystając z TikToka, to przecież jest ten popularny trop, że gdybym tylko na początku pandemii zaczęła kręcić na TikToku, no nie? I tak ludzie rozmyślałem, że teraz idąc do pracy, że trzeba było się nie śmiać, tylko coś nagrać, bo wtedy jeszcze ten poziom konkurencji nie był specjalnie wysoki, próg wejścia nie był jakoś strasznie wysoki, mam wrażenie, i w miarę łatwo było się wyróżnić. Ja czy jestem taką osobą, która jak nie jest pewna na 100%, nie zabiera się za to, więc w życiu bym, oczywiście mam takie pytania. O, teraz bym wydawał książkę Szalone Dominiki, niesamowite live. Ale u ciebie tego wykształcenia jest dużo i to dużo z różnych stron, prawda? Co jeszcze było? Tak, oprócz prawa, jak skończyłam liceum i zdałam maturę, pojechałam sobie za granicę, do Niemiec, do pracy. Pracowałam na chłodni na przykład, zbierałam zamówienia, bo uznałam, że chcę sobie zarobić i właśnie tu wracając do czego. Od razu po maturze miałam taki, nie wiem skąd, miałam pomysł, żeby sobie założyć prestiżowy salon fryzjerski we Wrocławiu. Więc pojechałam za granicę, żeby zarobić na to. Dlatego, że tu nie chodziło o zawodówkę, nic z tych rzeczy, natomiast chciałam zrobić prestiżowe szkoły. No na przykład latałam do Londynu na pokazy mody fryzjerskie, więc to był taki poziom. Więc na przykład mam na przykład papiery na wózek widłowy. I słuchajcie, jak ktoś chce dzisiaj zrobić karierę i zastanawia się, czy kurs na wózek widłowy to jest dobry moment, żeby zacząć. Tak, moi drodzy, kurs na wózek widłowy nie zaszkodzi, a jak się okaże, może bardzo pomóc. Także tak, wszyscy robimy sobie papiery na wózek, moi drodzy, to nie jest żaden wstyd, żaden obciach, to jest najbardziej cool rzecz, jaką można posiadać. Szarko posiada papiery na wózek widłowy, gratulacje. Mamy to. To jest największy flex. To jest naprawdę największy flex. Tak, kurs na wózek widłowy to początek sukcesu, słuchajcie, to jest absolutnie, absolutnie prawda. Hobby, które, no tak naprawdę miałam od dziecka, którego nie widziałam przez wiele lat, przeistoczyło się w moją pracę marzeń. Ja czasami jak tak sobie siedzę i myślę o tym, no to mam wrażenie, że to nie jest moje życie, że to jest niemożliwe. Jest zbyt piękne, żeby tak, było prawdziwe. Tak, tak. Ale sama powiedziałaś, że zaprowadziła cię do tego pracowitość. Prosta decyzja o skrupulatnym i pracowitym podejściu do życia. Tak, i mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Ja uważam, że nie ma przypadków. Ktoś może nie mieć talentu i nawet pomysłu na siebie, natomiast jak się skupi na czymś i będzie to robić konsekwentnie, niezależnie od tego, jak to będzie później wyglądać, to uważam, że każda osoba jest w stanie odnieść sukces. Każda. Mega inspirujący przekaz tak. I to jest bardzo budujące, że też jesteś w stanie coś takiego wyciągnąć ale z swojej pracy. Ja dlatego to mówię, bo jestem tego pewna, bo jestem tego przykładem. Co w twojej pracy przynosi ci największe szczęście? Największe szczęście to na pewno jest to, że moja praca to jest moja pasja. Ja wstaję, chcę mi się to robić, dlatego że mam wrażenie, mimo zmęczenia, że się świetnie bawię.
Też właśnie zawsze wszyscy się mnie pytają, co ja robię z tym jedzeniem, jak gotuję, dlatego że no, u mnie na kanałach codziennie coś się pojawia, a skoro codziennie się coś pojawia, no to ja jestem w kuchni cały czas, jak nie ma mnie w Polsce. U mnie są telefony, na przykład Natalia. Dzięki, Fluttershy. A jest imieniny, urodziny. Znajomi muszą cię kochać. Masz może jakieś ciasto. No więc to tak właśnie wygląda, że ja po prostu kursuję cały czas od mojego domu do znajomych, do rodziny. Mrożę, mam całą lodówkę po prostu zamrożoną. To jest super fun, jak się jest hobbystą typowym, dlatego że no, kochać trzeba, gotować trzeba kochać, dlatego że minutowy materiał u mnie. To jest bardzo często 4 godziny. O, macie odpowiedź do tego, co wcześniej gadaliśmy, czyli nawet ciężej jest zrobić więcej. Ktoś napisał, że niektóre są postowane wielokrotnie, może to jest kwestia tego, no nie? Że czasami można jakieś przy okazji innego tematu wykorzystać, albo już macie ujęcia gotowe, czy trochę się skraca praca, ale no 4 godziny, z czego pewnie no, najwięcej idzie na gotowanie oczywiście. No tutaj nie ma co ukrywać. Montaż raczej nie jest aż tak ważny jak to, żeby wszystko estetycznie ładnie przygotować, wysprzątać, nagrać pod ładnym kątem, dobrze doświetlić. I tak dalej, i tak dalej. Ale to jest czas, w którym musisz czekać między zrobieniem jednej czynności a drugiej, czy zależy powtarzanie? Zależy co. No, miałam na przykład tak zwane ciasto tysiąca warstw z chile. No to są takie bardzo cieniutkie, kruche ciasto, 15 warstw. Więc pamiętam, że piekłam do 4 nad ranem. Co 20 minut musiałam sobie przygotować taki blacik i szłam spać. To jest przepis, który normalnie jest realizowany, czy sama to wymyśliłaś? Nie, to jest z Chile. Ja go nawet jadłam w Kostaryce właśnie. Taki typowo chilijski przepis, tam jest dużo cukru, kawy. I no, są takie przepisy, że nawet nie 4, tylko 7 godzin. Czekajcie, ja zgoogluję to. Ciasto tysiąca warstw. Tort kajmakowy z Chile. Tak jest podpisywane. Tort tysiąca warstw. Ale to jest taki, powiem wam, nie no, to my znamy to. Przypomina rzeczy, które są gdzieś jednak obecne, dostępne, no nie, u nas. Mietczyński to robił. O, tutaj jak zobaczyłem, to już miałem, a dobra, o taki koncept chodzi, to wszystko jasne. Godzin, bo na przykład takie ciasto robiłam, no, 7-8 godzin. Autentycznie tak. To jest robione oryginalnie właśnie tak długo? No podejrzewam, że na pewno. Tylko, no, takie coś bardzo często się kupuje w cukierniach. Ja jadłam właśnie w cukierni. Każda po prostu moja praca, którą widać w internecie. Bardzo rzadko jest tak, że nagrywam materiał krócej niż 2-3 godziny. Bardzo rzadko. A chodzę spać późno, 4-5 nad ranem. To nawet wcześniej. No, tak, 4-5 nad ranem, więc tak od 10, można powiedzieć 11, jestem już na stanowisku, że tak powiem, w kuchni, nie licząc zakupów. No i na przykład kończę pracę 23 na przykład. Odpisuję na komentarze cały czas. Jestem w ogóle w internecie online. Czemu już druga osoba w tym podcaście mówi, że odpisuje na komentarze? Sprawiacie, że źle to wygląda, że ja tego nie robię. U mnie jest sukces, jak przeczytam. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie odpowiadać na komentarze. Jest nieraz taka sytuacja, że ktoś do mnie pisze 3 nad ranem jakiś komentarz, a ja nagle odpowiadam. Co do tego, chcesz mi się Instagramie odpowiadać? Boże. Ludzie. Zatrudnij kogoś do czytania. Nieironicznie niektórzy to robią właśnie, żeby fajnie to wyglądało. Nie podejrzewam jej absolutnie, ale jasne, że jest taki znany stary myk, że ktoś za ciebie odpisuje i wtedy widzowie mają niesamowite poczucie, że zawsze jesteś dostępny, że ty im zawsze odpiszesz, że ty zawsze dla nich jesteś. A to nie jesteś ty, to twój marnie opłacany stażysta. To jest bardzo nietypowe, tak. Żeby mieć tak dobry kontakt ze swoim publiką. Tak, ja staram się, tak, to prawda. Bo dlatego, że wiem, jak to jest, jak się nie ma odpowiedzi kiedyś. Na przykład pisało się do osoby takiej, powiedzmy, ma na przykład 500 000 w social media i no rzadko ktoś odpowiada. To literalnie opisała mnie! No ja mówię, kurczę, no chociaż raz, jakby ktoś mi odpowiedział. Nigdy nie miałam takiej odpowiedzi i no nie powiem, że odpowiadam każdemu, no bo to jest niemożliwe. Natomiast nie jak tego. Się da, to staram się odpowiadać. Nie? Ludzie to widzą, doceniają to? No mam nadzieję. No podejrzewam, że ktoś zapamięta do końca życia, że został tak potraktowany. Ja po prostu robię tak, jak chciałam ja być traktowana kiedyś. To, że ja to zniosłem z niewzruszoną twarzą, to jest... Czy poczułeś się niezręcznie w tym momencie? Nie, no co ty. No myślicie, że mi się zmieni i zacznę odpisać? Nie, czy... po prostu dbam o to, żeby wasza relacja parasocjalna ze streamerem była ograniczona tylko i wyłącznie do czasu streamowania. No nie będę wam pogłębiać tej relacji. Jakbyśmy jeszcze DM-owali, to Boże, to już bez przesady. Wejście w tak fajny kontakt z publicznością jest dla ciebie prostą decyzją, czy raczej trzeba... Prostą.
Tak? Tak, prostą metodą. Intuicyjną zupełnie. Tak, i jestem. Plus jest taki, że jestem introwertykiem i nie muszę dzwonić do nikogo, mogę pisać. O tak. Tak. W ogóle nagrywanie wiadomości głosowych. Nie, to absolutnie nie. Tak, gdyby na zasadzie możesz rozmawiać ze swoimi obserwatorami, jak tylko nagrywasz się, to niestety, ale byłabym zamknięta. Tak. No nie, no ja jestem tutaj fanem tego rozwiązania, bo jeszcze nie dzwonisz, a już nie piszesz i przy okazji bardzo szybko przelewasz myśli na komunikator. Nie, to u mnie to jest jakby no, jedna mila, żeby tak przeskoczyć i nagrać się komuś. To naprawdę muszę mieć zaufanie tej osoby. Tak, swoją drogą pracujesz na swój sukces zupełnie. Piszę na kanale nadawczym. Kiedy? 2 razy w ciągu ostatniego pół roku, czyli dzisiaj 3 dni temu, jak sobie przypomniałem mojego istnieniu. I tak zaraz zapomnę. Klasik. To mnie sama, czy jest za tobą cała ekipa? Nie, nie ma żadnej ekipy. Jest jedna osoba, która montuje moje filmy, natomiast też filmy są zmontowane w taki sposób, jaki ja chcę. Cała sfera inna, to jestem ja, bo miałam kiedyś jedną taką sytuację z 4 lata temu, że dałam odpowiedzieć komuś innemu na komentarz i nigdy tego nie zapomnę, to był jeden komentarz. A ja mam taką specyficzną odpowiedź. Ja mam trochę takie sarkastyczne odpowiedzi. Znaczy, na pewno da się to wyłapać, jak ktoś mnie obserwuje. I to pamiętam, był taki komentarz: Natalia, to ty? I ja to mówię: o nie. To już mówię, nie. To już nie odpowiadamy w inny sposób, więc tylko ja to robię. Czyli twojego stylu nie da się podrobić? Nie. Pewnie w kuchni każdego, również. Każdego się nie da podrobić. To jest, jakbyś ty odpowiadał, to jest to samo. Tak. Ona nie wie. Czyli dbasz o oryginalność. Pewnie. Jakbym ja odpowiadał, no. To może by komuś miło było, jakbym rzeczywiście to robił. Nie, również oryginalność w kuchni. No i oryginalnością będziesz się musiała wykazać w zadaniu, które dla ciebie przygotowaliśmy. Jesteś gotowa? Mam nadzieję. Spróbujmy. Dobrze, twoje zadanie będzie polegało na tym, że... Bo ja, próbowałeś ustawiać na live'ach telefon wykupiony i można by do ciebie zadzwonić podczas transmisji? I to się dosłownie nazywa donate, no. W sensie, dosłownie do tego nam służą donaty. Jezu, jakby ktoś jeszcze wszedł na linię i zaczął opowiadać, jak się jego dzieci bawiły na wakacjach. Wyście nie wytrzymali. Karol Pacierek to chyba kiedyś robił to. Mam wrażenie, że był zmęczony po krótkim czasie. Będziesz musiała stąd wylosować 3 składniki, a następnie powiedzieć mi, co można... zrobić z takich rzeczy. To jest autentycznie dobra. Co masz? Już od razu. Dobra. Truskawka. Dobrze czy źle? Polsko. Dobrze. Tak jak lubimy. Bazylia. Bardzo łatwy ten moment. Boję się trzeciego. To będzie teraz... Może namieszać, co? Kulminacyjnie. O kurde. Ryba. Okej. Truskawka i bazylia, jakby było jakieś warzywo, to zrobił jakiś chłodnik. Możesz coś dorzucić, myślę, że będzie okej. Natomiast w tym wypadku sosy na bazie owoców są bardzo dobre, jak połączymy z octem balsamicznym do ryb i do mięs. Więc jakąś rybę, na przykład halibuta, zrobiłabym w sosie truskawkowo i coś kwaśnego, czy jakiś na przykład porzeczkowym. Coś takiego zrobię. Czyli coś łatwego, prostego, a truskawka możemy dodać właśnie jako ten dodatek słodyczy do sosu. Dobra. Fajnie to rozkminiła. Ignik napisał, albo napisała, nie? Ryba z truskawką i bazylią. Ja bym też tak odpowiedział, no. O, no, robisz rybę i do tego dajesz truskawkę. No i normalnie, bazylię jako przyprawę. Ja uważam, że to jest w pełni zaliczone i naprawdę bardzo kreatywny pomysł. Ogromne gratulacje, jesteś w tym świetna. Dzięki. Moją gościnią była Natalia Maszkowska, która odwiedziła podcast Od Zera. Dziękuję. Dzięki. Pa. Ja dziękuję również. Dominik z przyszłości. Dziękuję wam też za to, że tak miło tutaj jesteście i rzeczywiście udzielacie się i angażujecie się na czacie. Już drugi tydzień, drugi odcinek się pojawił. Bardzo mi miło, no nie? Pamiętajcie, że jak coś wam chcielibyście na przykład zobaczyć, że a może rozmowy z ludźmi zajmującymi się tym, no nie? Albo że może dłuższe, może krótsze, może ktoś ostatnio fajnie zasugerował, że moglibyśmy w przyszłości zrobić jakieś wprowadzenia postaci takie dedykowane, to piszcie to absolutnie, bo oni naprawdę biorą to do serca i to, że to jest 30-minutowe, to jest właśnie efekt waszych komentarzy sprzed roku. To była taka chyba naczelna prośba z zeszłego roku, że fajnie by było, jakby były jednak te odcinki dłuższe, więc jak sugerujecie, to jest brane bardzo mocno do serca i mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie mi poprowadzić sezon, bo absolutnie mogę sobie dużo umiejętności naraz ćwiczyć i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. No i zawsze jakiś większy projekt to jest takie ambicjonalne, że wow, udało się dopiąć. Słuchajcie, bardzo miło się oglądało, dziękuję też, że oglądaliście z nami na Avizo TV. Mam nadzieję, że wasz obiad podczas słuchania o jedzeniu był szczególnie
pyszniutki, a my tymczasem przejdziemy sobie do grania First to Fathom.